Ile mam mogę kupić z 5, tak? Okej, okay. Przyda nam się to, więc... Pijmy, kurde, ile nam tylko... Ile dusza nam zapragnie. Fajne jest to, że kurde ta dziewczyna w kółko biegała. Nie wiem, czy zauważyliście. O, teraz już nie. Tapsoda. Trapsoda, kurde. I jeszcze jeden. Która godzina? Okej, okay, spoko. Dobra, wszystko wyprzedane. Oh my god. Ile mam kasy? Mało, kurde, bo jestem biednym studentem. Sprzedam coś. Nie mam innego wyjścia. Ewentualnie gohomy jakieś posprzedaję czy coś. Sell item. Czestki tylko. Jako tako mi da trochę pieniędzy. Niech będzie, jednego mogę sprzedać. Żeby chociaż coś było. I tak, co ja mogę teraz porobić? Jak kurwa roboty nie ma. Kasy nie zarobię. Fuck this shit. To w takim razie wiem, pójdę się nażreć. Kiedy czy jej jest dostępna? Nie widać, dobra, tak czy owak i tak nie mogę nic z nią zrobić, bo nie mam odpowiedniej persony, więc jakby co to... Będę tylko na Josku się na razie skupiał. Ta, wszystko po kolei. W sumie jeszcze połażę tutaj trochę. Chwila, co tutaj? Nie, moment. Nie, nic ciekawego nie ma. Fuck this shit, idę się nażreć. Tutaj. To właściwie to jest jedyne miejsce, gdzie można tak naprawdę, żeby, gdzie mogą nam wzrosnąć nasze social staty, nie? Co mogę sobie zwiększyć w ten sposób? Diligence, tak, tego mi trzeba. Patrz, diligence muszę mieć na drugim chyba levelu, żeby zaakceptować jakąkolwiek robotę, nie? Jak najlepiej być, kurde, punktualnym i tak dalej, żrąc, kurde, wieprzowinę. Mniam, bardzo smaczne. Jesteś zmęczony? Dobra. Diligence bardzo mocno wzrósł. Nawet 800 jenów zapłaciłem. Tylko. Znaczy się. Okej. Okay, Welcome back! Deszcz nie pada. Wiem o tym. Dawaj. Potrzebuję te social staty. Nic, kurde, w lodówce nie ma! Do jasnej cholery, czy wy jesteście biedakami? Nieważne. Zrobimy tak, no. W takim razie, kurde, niech nam, kurde, wiedza wzrośnie. Jestem za tym, żeby trochę posiedzieć przy książkach. Mimo tego, że nie lubię tego robić. Tak to jest, jak masz mało pieniędzy. Mało pieniędzy, mało władzy i mało rzeczy do roboty. Ta, ta, ta. Jest, moja wiedza wzrosła. O, i znowu! Normalnie double kill. Tak więc no. Czy mogę jeszcze jakoś inaczej kasę zarobić? Nie jestem pewien. O, Josuke! Tak jest, mój chłop, kurde! Tak, tak. Dobra, więc mamy, kurde, załatwione rzeczy do roboty dzisiaj. Czas, kurde, z Joskiem znowu połazić. Tak, tak, tak. Yukiko tam dalej, kurde, jest chora na grypę czy coś. Okidoki. Jest! Tam jest mój brachol! Kurde, dzisiaj twoje włosy są naprawdę kolczaste. Tak, jestem wolny. Ja pierdzielę, ten mój pad jest brudny. Muszę go trochę... Znaczy no, nie sam pad, tylko tam te między plastikami wkurwia mnie to. Nie mogę się tego pozbyć, gówna. Jak się pozbywam, to kurde, znowu coś mi jest tam
Okina City in front of Okina Station. Josuke cię tutaj przywlókł. Zapłaciłeś mi za bilet metra? Dawno nie oddychałem takim powietrzem. Wiesz, jestem tylko biednym mieszczanym chłopcem, który bardzo lubi ten zapach. Poczekaj chwilę. Czy ja brzmię jak Teddy? Nie, ty jesteś bardziej włochaty. No, jeżeli jak teraz mówisz, to jest chyba zapach mojego mydła, którym się umyłem rano. Hej, przerażasz mnie. Trzy nutki to najważniejsze. No, mniejsza o to powinniśmy... Pi. O, SMS. Kolejny spam. Ja pierdzielę, to reklama mydła? Wygląda na to, że ktoś dostał mój adres i dostaje dużo spamu. Czemu nie zmienisz adresu? Cóż. Josuke wygląda na zakłopotanego. Nie zmieniłem adresu od kiedy przeprowadziłem się do Inaby. No cóż, mogę dostać od kogoś SMS, to ciężko jest, no nie? Jeżeli miałbym dzwonić do ludzi tylko po to, żeby mój numer się zmienił, na pewno by się wkurzyli. I niektórzy na pewno nie chcieliby ze mną tekstować. No coś w tym jest. O, ale hej, nie patrz na mnie jakbym nie miał żadnych przyjaciół! Chociaż mówiąc prawdę, nie pamiętam, o czym żeśmy rozmawiali, więc nie mogę naprawdę z nim nazwać ich przyjaciele. Kurde, w sumie też ja tak mam. Zawsze jak ktoś ode mnie coś chciał, to dopiero wtedy, a mój kumplu, mój zajebisty przyjacielu, a tak to kurde w dupie wszyscy mieli. Inaba do mnie pasuje, no i mam tam co do roboty. Liczę na ciebie, partnerze. Słyszysz, czujesz entuzjazm Josuka. Czujesz, że rozumiesz go nieco lepiej. Chodź, obejrzymy JoJoskę z Bizarre Adventure. I rank trzeci. Ja pierdzielę, jak to szybko idzie. Tak. O, determinacja w walce wzrosła. Teraz może, follow-up attack. Zresztą, nawet nie będę tego tłumaczył, bo będzie tutorial na ten temat. O właśnie. Kiedy znokautujesz przeciwnika w walce, współbratymiec może zrobić follow-up. Czyli no, na przykład, no, znokautuje go, no nie, i tam, oczywiście to jest zależne od RNG, no nie. Tam na przykład Josuke powie, ej, teraz moja kolej, mogę zaatakować? Mówisz tak albo nie i zwykle to dobrze jest zaatakować, no nie? I on wtedy tak bam, bam, pist, no nie? I chyba drugiego przeciwnika atakuje i go też nokautuje. Ale za to chyba dodatkowych tur nie ma. No więc powinniśmy wracać. Byłoby do dupy, gdyby coś tam się stało, kiedy my jesteśmy tutaj. No cóż, chodźmy do domu, czekaj. Weźmy sobie jakąś pamiątkę, wtedy chodźmy do domu. Dobra, weźmy chipsy. All right, let's go. Josuke jest spoko. Welcome home! Dobra, już więcej nie będę, nie zabijaj mnie, Nanako, błagam. Dobra, w takim razie co porobić? Kurde! Nanako, do jasnej cholery, czy wy cokolwiek tutaj w tej zapyziałej dziurze macie do roboty? Do jedzenia, kurde? Umrę z głodu, już 3 dni nic nie jadłem. Dobra, nie, nic nie powiedziałem w takim razie. Nie wrzucaj mi chloroformu do herbaty. Czy to w ogóle by poskutkowało? No na pewno bym się zatruł, tak mi się wydaje. Dobra. Zróbmy to, co kurde jest do dupy.
Uczenie się jest nudne. Ale co zrobisz, jak nie ma nic innego do roboty, a potrzebujesz tych social statów, czyż nie? Nawet kurde levela nie dostałem, co za gawno. Sat. Satelita. I w sumie, jeżeli chodzi też o ten, o te restauracje, no nie? To czasami zmieniają się ich menu, no nie się zmienia. Na przykład podczas deszczowych dni masz kurde takie coś zarąbistego, co możesz zeżreć i ci 3 staty pod rząd wzrośnie. Tyle, że to dużo kosztuje i na pewno by mnie nawet na jedną przekąskę nie starczyło. Słyszysz, jak studenci gadają. Nareszcie, dziękuję! Nareszcie mowa o tych, o robocie. Nie sądzę, że masz wystarczająco dużo diligensa, żeby zająć się taką robotą, która zajmuje ci dużo czasu. To jest takie wredne! Może nie, ale być może mogłabym bardziej być punktualna niż kiedy dostanę robotę. W sumie zobaczę, co, jak to słowo po polsku się mówi. Chwila. Diligence. Angielski. Kurde, dawno nie zaglądałem do tego, do Google Tłumacza, ale dobra. Diligence. Pracowitość. O, pilność. Okej, tego właśnie słowa szukałem. No. Na pewno nie dałabyś sobie rady z robotą, gdzie musisz pracować z innymi, ponieważ nie masz wystarczająco zrozumienia, co? Ja pierdzielę, to jest takie wkurzające, a potrzebujesz tego, by zrobić to, potrzebujesz tego, by zrobić to. Fuck off! Mogę robić to, co chcę, nie będziesz na mnie nakładać limity. O fuck! Egipska plaga, śmierć! Juan Hech Civilization i Mezopotamia. Mezopotamia oznacza ląd między dwoma rzekami po grecku. W innych słowach cywilizacja jest zbudowana między Tigris i Euphrates Rivers. Mezopotamia, Indie, Egipt, Huanghei. Wszystkie te cztery wielkie cywilizacje podniosły, no, zostały zbudowane od rzek. Tak, dużo ten, no w sumie rzeki są bardzo pożyteczne, bo to w końcu, o kurwa, znowu na Joska się uwzięli. Jaka jest wspólna rzecz między tymi czterema cywilizacjami? Rzeka, kurde! Co? Maciek, pomóż mi! Byli między rzekami. Byłem przy rzece? Między rzekami czy przy rzece? To. Na pewno nie. Tak jest! Uratowałem Joska! Hell yeah, brofist! Tak, tak. Mam dług do spłacenia dla ciebie, Maciek. Lepiej, żebym był pobudzony następnym razem, co na pewno się nie stanie, bo nieraz jeszcze będę musiał ci dupę ratować. Joskę cię lubi. Ekspresja! Ten stat mi... Nie, ekspresja jest mi potrzebna. Dobra. Tak, tak, dziękuję. Tak, 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 tak. Chcę pójść tam. Chcę pójść sobie znaleźć robotę. W tej grze mi się to przyda. To nie tak jak w Personie 3, że dostajesz, kurde, mnóstwo kasy walcząc z cieniami. W sumie tutaj też dużo kasy dostajesz, ale wszystko jest tutaj takie w cholerę drogie, że normalnie aż kupę możesz tylko zrobić. Nie będziesz miał na nic kasy. Dobra. Gdzie te cholerne biuletyny są? Kurwa. Mailbox. Tofu. O, wzłaś mi z moich tekstur. Capsule Machines. Czemu by tego nie wypróbować? Nie, nie mogę. Tutaj chyba w Personie Golden można dostać klucze do tych, do... Jak to się nazywa? Do skrzynek. Ale tutaj niestety nie da się. Chyba, tak mi się wydaje. Czy to tutaj czasem? Tak, to tutaj! Oh my god!
Bulletin board. Tak, 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 wiem. Praca daje ci social staty plus kasę, więc hej. Będę tłumaczem. Bo jestem dobry z tego. Some knowledge required. Tak. Kurwa. Nieważne. Muszę się naładować wiedzą. To nie jest łatwa robota, bo kurde, ten stat jest tak ciężki do zmaksymalizowania, że to coś strasznego, ale dobra. Chinese Diner. Ajastek Bowl. Zrozumienie. Chwila, czy potrzebuję zrozumienia? Status. Ekspresja, knowledge, courage. Nie, understanding nie potrzebuję. Ponieważ nie będzie mi potrzebne do tych rzeczy, które chcę zrobić. W takim razie, co powinienem zrobić? Jest tutaj biblioteka czy coś, gdzie mogę jeszcze popracować nad moją wiedzą? Leaf Shopping District. Ewentualnie mógłbym z Chie połazić, ale nie mam kurde odpowiedniej persony do niej. Więc walić to jak na razie. Pomyślmy. Practice building? Nie wiem, gdzie tutaj... Nie wiem, czy w ogóle tutaj można coś zrobić w bibliotece. Jeżeli jest, normalnie powinna być. Sewing room. Storage room. Music room. Kibel! To jest łazienka dam. Nie możesz wejść. A co ja kurde? Kim ja jestem, że nie mogę wejść? No tak, jestem facet. Masz trochę, używasz tego czasu, by pomyśleć. Zastanawiasz się, jakie jest żarcie w lodówce w domu. Ja kurde... Sorry, ja o żarciu nie myślę, kiedy robię kupę. To niehigieniczne. Meeting room. Tak więc no, sorry, że tak będę łaził po tej szkole, ale... Biology lab, art room. Zaliczę wszystkie łazienki. Enter! Sorry, ale no, jadłem ramen, więc no. Kurde, znowu o żarciu? Czy ja tylko takie mam myśli? Workshop. English classroom. Workshop. Sociology classroom. Ja pierniczę, chwila. Classroom building 1F. Fuck my life, gdzie to było? Jeżeli w ogóle gdzieś było. Nurse office. Counselor's office. Faculty office. Nie. Tam dalej będą klasy, nie? Więc to nas zbytnio nie interesuje, ale... Klas 1-1, 1-2... 1-3. Kurwa. Co ja mogę porobić tak, żeby mi, kurde, kasy nie ubyło? Jak zarobić, by się nie narobić? 2-3. 2-2. 2-1. O, Josuke jest, ale jego social link się nie powiększy, więc walić to. Calligraphy room. Student council room mnie nie interesuje. Jest, library! Tak jest, tak! Chcę tego! Chcę dostać tu jebaną robotę, żeby mieć kasę na coś. Na PlayStation 4. Yasogami High Library. Jest! Jestem mądrzejszy. Ha! Nagle zrozumiałeś problem i mogłeś go rozwiązać. Jest! Uhuhu! Już jestem poinformowany. I niedoinformowany. Co? To nie miało sensu, ale nieważne. Zwykle to, co mówię, nie ma sensu. Welcome.
Witaj, Nanako. Wiesz, że jestem mądrzejszy teraz? Gra mi to powiedziała. O mój Boże. Nieważne. Save'nę, kurde, bo nie ma nic innego do roboty. Ile już gram? Chwila, bo akurat na OBS-ie zbytnio nie zobaczę, no nie, bo musiałem przerwę zrobić, niestety. Prawie 1,5 godziny, okej, dobra, zajebiście. Zgadnijcie, co teraz zrobię. Do książek, kurwa! Chcę być najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Tak czy siak, no, robota tłumacza mi się przyda, ponieważ do pewnych social linków będę potrzebował ekspresji. Tak, teraz kurde, jak gram w tą grę, to robię wszystko pod social linki, nie? Ale są tylko ze 2 czy ze 3, które, jak to się mówi, które są zależne od moich social statów, no nie? Co powinieneś dzisiaj zrobić? Mam nadzieję, że nikt do mnie nie zadzwoni. No. I dobrze. Nie potrzebuję przyjaciół. Going to town. I nie, oczywiście jak wrócę, to będzie wieczór i tak dalej. Ponieważ dlatego, że nie mogę wyjść tylko na chwilę. Zobaczyć, co w jakiej, co kurde listonosz mi przyniósł, no nie? Bo jak tylko wyjdę z domu, wezmę list i wrócę, to już będzie wieczór. Weźmy tą zasraną robotę i tyle. Pójdę się nażreć, wrócę do domu i będę tłumaczył. No, to się nazywa plan. Przy okazji, mogę jeszcze jakieś kupić te? Nie, nie mogę. Chyba co poniedziałki one są wypełniane, więc nie ma problemu z tym. O ile będę pamiętał, żeby co tydzień robić zakupy, to wszystko powinno być ok. Translator. Ta. Dobra, i chodzi to w tej robocie o to, że siedzisz kurde u siebie i tłumaczysz i za to dostajesz pieniądze. Magicznie. Nie potrzebuję understandingu. Ja potrzebuję tego. Innych statów. W sumie nawet diligence nie jest mi potrzebne w takim razie. Skoro mogłem tą robotę wziąć. Nie muszę tutaj wchodzić, nie muszę tutaj być. Co ja kurde mogę zrobić w takim razie? Szkoła jest zamknięta. Chodźmy z Joskiem w takim razie połazić. Gdzie on powinien być teraz? Jak nie ma go w szkole, to gdzie on zwykle jest? Tutaj jest Chie, ale z nią raczej nie chcę gadać, bo nie mam persony odpowiedniej dla niej. Junes chyba będzie. Jest! Siema, brachu! 1000 gold, please. Tak, chodźmy. Spend time with Josuke. I? O shit, kolejny rank będzie? Super! Junes Food Court. Przyszedłeś z Joskiem, żeby coś zeżreć na szybko. Poproszę pizzę. Spędzanie z tobą czasu od czasu do czasu nie jest złe. Mimo tego, że nie mamy kasy, możemy dostać tutaj małą zniżkę. Mimo tego, że to mała cena do zapłacenia za to wszystko. A, tutaj jesteś, Hanamura! Na przykład. Witaj, senpai, co jest dzisiaj nie tak, kurwa, znowu? Lepiej powiedz coś temu cholernemu menadżerowi. Powiedziałam mu, że nie mogę pracować w weekendy. Ale mówi, że muszę być tutaj, ponieważ nie mamy wystarczająco ludzi. A jeżeli nie będę tutaj, on mnie zwolni! Czy to nie ma żadnego prawa przeciwko temu? Zamknij ryj, pizdo. Jedna i drugo. Ale czy nie powiedziałyście, że będziecie mogły pracować w weekendy podczas spotkania z interview'u?
Tak! A gdyby inaczej nas nie wzięli! Joske, koło ciebie stoi krzesło. Pierdolnij jedną, ja wezmę swoje krzesło, pierdolnę drugą i uciekamy. Dobra, łapię, spróbuję z nim porozmawiać. Ale nie chcecie zostać wylane, czyż nie? To spowoduje, że będzie o wiele łatwiej mi się z nim porozumieć, jeżeli będziecie mogły się pokazać od czasu do czasu weekendy. Pomyślimy o tym! Lepiej zrób to, okej? Bo jak nie, to będę krzyczeć! Że gwałciciel. Ach. Nienawidzę takich ludzi. Wykorzystujące skurwysyny. O, Josuke-kun! Chłop, którego szukałam! O, cześć! Wysłuchaj mnie! Pamiętasz to, co było... Zaraz. To, co powiedziałam... Nie, zaraz. Claim! Skarga chyba. Czy coś takiego. Upewnię się tylko, okej? Okay? Sorry. Claim... Roszczenie, twierdzenie... O, jest skarga, dobrze powiedziałem. Pamiętasz tą skargę, którą miałam tamtego dnia? No cóż, główny ten, o co z mięsem pracuje, kurwa! Butcher! Rzeźnik, no! Oh my god, kat, oprawca? Główny oprawca? Chwila. Oprawca, kat, sprzedawca, rzeźnik. Zarżnąć, rżnąć, zmasakrować, mordować, masakrować. Dobra, porozmawiajmy tam. Wybacz, Maciek, mógłbyś mi dać minutę? Josuke poszedł słuchać tego employee. Szybko ci poszło. A, jestem zmęczony. Nie jestem departamentem skarg. Musi być ciężko. Tak, teraz nie jest czas, żeby robić takie gówno. Josuke szraguje. A wszyscy po prostu chcą... Wszyscy chcą po prostu wziąć ze mnie jakieś tam korzyści. Ponieważ jestem dzieciakiem Junes. Może by mi to nie przeszkadzało, gdybym był wolny, ale mamy problemy z tymi całymi morderstwami. Nie mam na to czasu. Czy policja może naprawdę znaleźć zabójcę? Czy prawo naprawdę może skazać kogokolwiek za tym jest? No raczej nie, mi się wydaje, ale zawsze możemy spróbować i powiedzieć im, co się dzieje. Kiedy zacząłem martwić się o te rzeczy, wiedziałem, że nie mogłem się z niczym innym liczyć. Muszę zrobić to, co mogę. That's the spirit. Hej, nie przesadzaj. Czuję, że jakbym powiedział coś szalonego. Josuke is taken aback. 3 nutki, kurwa, dawaj, nie 2. A nigdy nie pomyślałem o takich poważnych sprawach. Zanim tutaj się przeprowadziłem, wszystko było po prostu z górki. Głupie małe rzeczy, o których się gadało, i myślałem, że wszystko było ok. Ale tylko z wami, ludziska, mogę gadać na poważnie. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że nie muszę kłamać. Specjalnie z tobą. Już widziałeś, na co mnie, kurde, stać i tak dalej, nie? No ale cóż, myśląc o tym teraz, jeżeli ktoś miałby to widzieć, to cieszę się, że to byłeś ty. To jest trochę późne, ale dzięki za to, że ze mną byłeś w tym ciężkim czasie. Jest! Josuke się uśmiecha! Au! Ja pierdzielę, szybko te social link leci. Mam nadzieję, że tak zostanie. A, jestem głodny. Dobra, zobaczę, co mogę dostać tego kolesia za ladą i spróbuję dostać Meat Lovers Combo. See you later. To na razie, chopie.
Normalnie jak Candy. Hej, Nanako. Jest coś do żarcia? Nie, kurde, znowu pójdę głodny spać. Dziękuję bardzo. Everything's great at your Jones, ale mimo tego, że tam chodzisz, zapominasz, kurde, robić zakupów. Dobra, to teraz wam pokażę, na czym polega ta robota tłumacza i tak dalej, nie? Podchodzisz do biurka. Robisz czek. Możesz tu pracować. Tłumacz! I oto, co teraz się stanie. Magia. Zdecydowałeś się popracować nad tłumaczeniem. Ciężko... miałeś ciężki czas z tłumaczeniem tych ekspresji z innych języków. Twoja ekspresja bardzo mocno się zwiększyła. Spotkałeś Jojo, którego nie rozumiesz. Co powinieneś zrobić? Wymyśl żart, który... Właśnie tutaj jest taka jakby decyzja, no nie? Że albo możesz dosłowne tłumaczenie tego zrobić i dostaniesz tam tyle kasy, albo możesz zrobić coś bardziej pod RNG, no nie? Czyli losowego. I albo ci się uda i dostaniesz premię, albo ci się nie uda i kurde, dostaniesz mniej pieniędzy. Ale zobaczymy. Pewnie mi się nie uda, ale hej. Wiedziałem. Po całej twojej pracy twoja ręka się zatrzymała. Ile dostanę? 500 jenów? 750. Tak, na razie będę dosłownie wszystko tłumaczył, dopóki moje wyrażanie się nie będzie wystarczająco duże. Bo im większa twoja ekspresja, tym większa szansa, że uda ci się to zrobić jak trzeba. Słyszysz, jak kurde gadają, bo jesteś gumowe ucho. Znowu kurde kluby, nie obchodzi mnie to. Nie będę w żadnych klubach siedział. A ten kurde znowu biegnie. I przed kurde tranzycją. Co to ma kurde być? To jakaś legenda musi być. MLG będzie, o kurwa. Good morning, Vietnam! Haha, widzę, że jesteście bardzo zaspani. Ponieważ jest taka miła i ciepła pogoda, nie znaczy, że będziecie kurde mnie tutaj spać na WF-ie, wy leniwe pierdolce.